Jeszcze co do tego filmiku, jeszcze chciałem wam dodać, że tutaj na przykład te okna wcale nie są szczelne, są duże szpary między drzwiami balkonowymi. Nie można uszczelnić tego i to dziadostwo się pcha do chaty. I teraz włazi ci to do chaty, to chodzi po suficie, po ścianach i szuka miejsca, na przykład właśnie szafy z ubraniami i bardzo często w sofach gdzieś są pochowane. No i w nocy włazi to do wyra. I na przykład śpisz sobie i przejdzie ci po twarzy, poczujesz to, odruchowo go zabijesz, przygnieciesz i po prostu będziesz miał poparzoną rękę. Najgorsze jakby wlazł ci do ucha i przez przypadek byś, nie przez przypadek, tylko czujesz, że coś ci w uchu łazi, byś go zgniótł w uchu. To jest jakaś katastrofa z tymi robalami, ale wydaje mi się, że one są tylko sezonowo. A dlaczego u mnie, dlaczego one tutaj są na przykład? Zauważyłem, że z klimatyzatora kapie woda i rano jest pełno tych tomkatów przy tej wodzie. Czyli jeżeli, tak jak ludzie mówią tutaj, kwiaty na balkonie przyciągają robale. Czyli jeżeli muszę się pozbyć tej wody, która tam kapie, albo po prostu niech sobie kapie do jakiegoś pojemnika, gdzie będzie jakaś woda zatruta, to może się ich pozbędę. Będę jakoś działał, no, nie mam wyjścia. Pozdrawiam was serdecznie jeszcze raz i do zobaczenia już w filmiku o tych dziadach. Pozdrówki.